Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 23, w wersetach od 1 do 12? Gdy powstało całe ich grono, przyprowadzili go do Piłata i zaczęli go oskarżać. Stwierdziliśmy, że to jest ten, który zwodzi lud, zakazuje na cesarza podatki płacić, o sobie mówiąc, że jest Chrystusem, królem. Pytał go Piłat: Ty jesteś królem Żydów? Odpowiedział mu: Ty mówisz. Powiedział Piłat do arcykapłanów i do ludu: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Oni bardziej napierali. Podburza lud, nauczając po całej ziemi judzkiej. Zaczął od Galilei i dotarł aż dotąd. Piłat, słysząc o Galilei, zapytał: Czy człowiek ten jest Galilejczykiem? Gdy dowiedział się, że podlegał władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który także w te dni był w Jerozolimie. Herod, gdy ujrzał Jezusa, bardzo się ucieszył, bo go od dawna pragnął widzieć, dlatego że wiele o nim słyszał i spodziewał się, że ujrzy jakiś cud przez niego uczyniony. Pytał go wielokrotnie, ale on mu ani razu nie odpowiedział. Arcykapłani i skrybowie stali, gwałtownie go oskarżając. Herod ze swoimi żołnierzami, poniżywszy i wyszydziwszy go, włożył na niego wspaniałą szatę i odesłał go do Piłata. Stali się Piłat i Herod w tym dniu przyjaciółmi. Wcześniej nawet byli sobie wrogami. Żydowska władza sądowa była jednomyślna w skazaniu Pana Jezusa na śmierć. Jednak ostateczna decyzja i wykonanie wyroku śmierci było w gestii rzymskiego okupanta. Dlatego tłumy usilnie poszukiwały Piłata. Aby wypróbować oskarżycieli, Piłat sam zadał oskarżonemu pytania. Na pytanie: Czy ty jesteś królem żydowskim? Pan odpowiedział: Ty powiedziałeś. Uznał ustanowioną przez Boga władzę rzymską i podporządkował się jej. Jezus Chrystus, który przed Piłatem złożył dobre wyznanie. Czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdziale, 13 wersecie. Świecki sędzia musiał uznać niewinność oskarżonego. Jakże mogło być inaczej? Przecież ten człowiek, który stał przed nim, był nie tylko bezgrzesznym mężem boleści, lecz także mężem Bożych planów. Piłat wysłał Jezusa do Heroda w nadziei, że będzie mógł uwolnić się od tego kłopotliwego więźnia. Herod do tej pory nie miał żadnej sposobności widzieć Pana Jezusa, który swoją służbę miłości prowadził przecież wśród biednych, a nie na dworze króla. Dowiadujemy się o tym z tej Ewangelii 4 rozdziału 18 i 19 wersetu. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność,
abym zwiastował miłościwy rok Pana. Pan nie miał zamiaru zaspokajać ludzkiej ciekawości i na wiele pytań nie udzielił żadnej odpowiedzi. I mamy tutaj odnośnik do Księgi Izajasza, 42 rozdziału, 2 wersetu. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Nienawiść i pogarda okazana Synowi Bożemu pojednała dwóch dotychczasowych wrogów i uczyniła ich przyjaciółmi. Jaka ciemna przyjaźń!